W pewnym stopniu motywem przewodnim dzisiejszym nocy muzeum, czyli walki dobra ze złem. Za chwilę wejdziecie na wystawę narzędzi tortur z hodowli Cygielno Natowa. Są to w większości kopie, ale świetnie opracowane. My tę wystawę przygotowaliśmy przez prawie półtora roku, więc zobaczycie coś, czym zadbano cierpienie i ból przez kilka wieków. Przejdziemy sobie razem przez tą wystawę z kolegą Jarkiem Małeckim, który odpowiada za edukację u nas w muzeum. Później będzie wykład o narzędziach tortur tutaj w sali. Jarek będzie Państwa dyspozycji i będzie mógł opowiedzieć o szczegółach tego, co jest na ekspozycji. I wszystko odbędzie się zgodnie z planem, tak jak jest na plakatach. Czyli później będzie kolejny wykład o medycynie w wojsku, bardzo, bardzo ciekawy. Naprawdę mamy tutaj świetnego eksperta, który przyjechał do nas z Warszawy. O 20 będziemy mieli spotkanie z mistrzem świata w walkach rycerskich. Pokażę Państwa slajdy, jak ten tytuł zdobywał. Opowie o kulisach tych mistrzostw świata, które miały miejsce w Hiszpanii oraz o tym, co trzeba robić, żeby zostać mistrzem świata. Niedługo na wzgórzu tutaj nad nami, na amfiteatrze, pojawią się rycerze i też wiedźmy, więc jeżeli dzieci nie chcą oglądać takiej wystawy, to dzisiaj nie pozwolą, a to jest wystawa naszym zdaniem dla osób od lat 14. Zapraszamy na górę, będą tam konkursy, zabawy, będzie można sobie się z rycerzami w rodzinnym gronie spotkać. O 21 przejdziemy z pochodniami z wzgórza pomnikowego w miejsce, gdzie czeka na Państwa najważniejszy program dzisiejszego wieczoru, czyli Gala Profesjonalnych Walk Rycerskich. W świetnej oprawie, z wybuchami, z fajerwerkami, z płonącymi płomieniami. A później 22.30 będzie pokaz walki dobra z złem, czyli magowie kontra rycerze. Walki, która też jest niesamowicie opracowana, tam będą wybuchy, będą płonące miecze, będą płonące tarcze, więc naprawdę powinno być wszystko bardzo, bardzo widowiskowe. A 23 będzie niespodzianka, o której oczywiście nie powiem teraz, co to będzie. Więc liczę, że spędzicie z nami miły czas. Zapraszam do oglądania wystawy. Katów, którzy wykorzystywali urządzenia, naprawdę prosiłbym, żeby zastanowić się, czy puszczamy dzieci. Jest to wystawa naprawdę dla dorosłych, a będąc na tej wystawie dokładnie dowiemy się, jaką wymyślnością już od starożytności posługiwano się właśnie różnymi potrzebnymi, do czego można być aparatami. Proszę bardzo. Wystawa jest izolowana od reszty muzeum, dlatego troszeczkę musimy tutaj sobie dać radę. Na pierwszym miejscu, kochani, krzesło wiedźmy. To jest myślne urządzenie, oczywiście. Dlaczego wiedźmy? No właśnie, dlaczego wiedźmy? Kochani, czy byli lekarze? Czy były specjalne szpitale? Nie, w tamtych czasach nie było. Kto zajmował się leczeniem naszych dzieci? Matki. Kto zajmował się leczeniem mężów? Matki, żony, a więc widzimy, że znałyście dobrze na medycynie, musiałyście się znać. Niejednokrotnie też i okazało się, że bracia, kapłani, zakonnice, no też chcieli czerpać z tego dochód. I niejednokrotnie mądrość i o dziwo właśnie wytrzymałość, hardość kobiety zrobiła właśnie was jako wrogów. My, mężczyźni, naprawdę jesteśmy mniej odporni. To wy, kobiety, macie naprawdę tą większą odporność od nas. I psychiczną, okazało się, od starożytności i tą fizyczną. Jaki był pierwszy test tej wiedźmy? Czy ona jest właściwie faktyczną wiedźmą? Wyobraźcie sobie, że wiązano taką kobietę, ręce do tyłu, nogi i gdzie wrzucano? No, Jezusa oczywiście chrzcili w rzece Jordan, prawda? A więc czysta rzeka to znaczy święta. Jeżeli ów jezioro, woda przyjęła tą wiedźmę, faktycznie była niewinna. Co z tego? Wtedy kum na dno już poszła. Jeżeli kobieta sprytna, umiejąca pływać, jakoś balansowała tym ciałem jak syrenka, grzeszna cholera jedna. Za kamienie i w nią. Niestety, więc tak czy siak, lepiej chyba może było od razu tonąć. Ale proszę Państwa, tonący nawet brzytwy się pyta. Jednym z takich właśnie już zmyślnych średniowiecznych torturach stosowanych przez inkwizycję, czyli przez Kościół, tylko pamiętajmy, proszę Państwa, że inkwizycja, Kościół tylko jako sąd.
a wszystkim zajmowali się świeccy kaci. Wszystko miał oczywiście pod swoją ręką i te wszystkie narzędzia kat. U wiedźma była wsadzana na to krzesło. Troszeczkę, ja to zawsze mam wyrzuty mówiąc wiedźma, bo niejednokrotnie to były naprawdę mądre kobiety, inteligentne, ale nazwano je, no historia nawet nazwała ich te biedne kobiety wiedźmami. Ów tą wiedźmę wkładano na taki fotel, ten tron miał być tylko raz użyty, nie więcej. I faktycznie był tylko raz używany. Jak już raz siadła, to za tydzień albo za dwa wstała. Jak przeżyła? Bardzo dobrze. Oczywiście wszystko było nabijane kolcami, wszystko musiało trzymać ręce i nogi. Oczywiście, a jakżeby inaczej? Nie siedziała sobie wiernie, oczywiście torturowano. Wszelkie obręcze w średniowieczu są nazywane kunami, a więc te obręcze kuny były zaciskane i oczywiście odpowiednie przekładnia, śruba, ścisk. Dlatego, proszę Państwa, żeby było dość szczerze i większa była męczarnia, tu były takie guzy. Te guzy były nakładane na gardło, a więc widzimy, że żartów z tymi, na przykład jak z tym krzesłem wiedźmy, nie było. Maski czego? Hańby. Faktycznie może i hańby, ale też niejednokrotnie miały ośmieszać tego człowieka, obywatela, który dopuścił się przestępstwa, wykroczenia według kodeksu średniowiecznego. Dzisiaj dla nas zupełnie błahego, śmiesznego, gdzie byśmy sobie z tego normalnie śmiali. A w innym sytuacji, w innych rzeczach było to śmieszne, właściwie było to grzeszne. W jakich sytuacjach jeszcze opowiem? Maska wodna. Mamy dwie sztuki, jedna, druga. Osoba była kładziona w korycie, na głowę była ta maska nakładana, lej wchodził do ust, osoba leżała. Żeby było oczywiście ciekawiej, do lejka wkłada do szmaty. I dopiero wlewano wodę. Bo oczywiście jak za dużo wody, no to pół zagarza, bo to pije się. A woda, krew, to wszystko, efekt był normalnie makabryczny. Była tak wielka zmysłość tych kat, proszę Państwa, że opracowując to wystawę, badając wszelkie źródła, aż nas normalnie zachwyca ich normalna, pełna perfekcji świadomość i wiadomość o anatomii człowieka. Oczywiście okazało się, że kaci robili sekcję zwłok na zlecenie radcy i miasta, a więc mieli gdzie się uczyć i na kim się uczyć. Do lejka wkładano suchy sznur lniany i dopiero później wlewano wodę. Wiadomo, pęczniał i jak się nie przyznawał, to gorzej dla niego, bo jak za mocno pęczniał, to później można było uratować. No, zmyślne, proszę Państwa, maski dobrego smaku. No to jest efekt niesamowity, proszę Państwa. Osoba była głodzona co najmniej 3 tygodnie. Do tej popularnie zwanej karmiaczki wkładano świeżo wypieczony, smażysty, świetnie przyprawiony kawałek mięsa. Nam już umrale, bo się jesteśmy głodni wieczorem. To takiemu człowiekowi momentalnie soki trawienne produkują oczywiście potrzebne soki, żołony produkuje te soki. Nie ma tego pokarmu i nie ma, a ten zapach jest. Dochodzi do wrzodzeń, krwawień i niejednokrotnie śmierci. Tu mamy te trzy maski. Następna, proszę Państwa, zmyślne urządzenie, garota. Garota służyła tak naprawdę do wykonywania wyroków śmierci, podobne jak krzesło czarownicy, ale okazało się zmyślnym narzędziem tortur. Oczywiście na zasadzie dźwigni przyciskano kręgosłupem do kolców i kuną na gardło, zaciskając i brak możliwości oczywiście oddychania. Maska, niby jakaś dziwna, duża, wielka, a no proszę Państwa, o to chodzi, że ona samym ciężarem była karą. Oglądacie filmy te amerykańskie, jak ten ninja tam niby skacze z tyłu, przekręca ten kręgosłup i ćmach i już zawodnik. To jest właśnie w tym momencie, proszę Państwa, to jest właśnie to. Jak ten ów nieszczęśnik tej maski nie da rady utrzymać i ta głowa mu poleci, kark pęknie. A jak był hardy, wytrzymały skubaniec, a no to na tych rogach dokładano jeszcze talarki wrzucane. Otóż, proszę Państwa, tą piłą przecinano na pół człowieka, kobiety. Oczywiście
osoba była wieszana za nogi, głową na dół, przecinając powoli wszystko, ta krew leci. Proszę Państwa, funkcje życiowe są bardzo długo zachowane. Cały czas krew dopływa do mózgu, a więc osoba torturowana wszystko to widzi. Wszystko czuję. No. Kat, proszę Państwa, Kat tak naprawdę kojarzy nam się z tych filmów. Drogie Panie, w tych obcisłych leginsach, prawda? Tam kurczę, lata z tym toporem. Nie, proszę Państwa. Tak naprawdę Kat miał piękny, wspaniały kapelusz. Był ładnie ubrany, elegancko. I o dziwo, mało kiedy topór był używany. Były specjalne duże miecze katowskie. Mało tego, proszę Państwa, idąc na ścięcie, braliśmy ze sobą co? Pieniądze. Trzeba było, proszę Państwa, tak, Katu zapłacić, bo nie dali Bóg, źle miecz przyłoży, nie tak będzie. I proszę Państwa, parę razy. One są, proszę Państwa, w większości kopiami, ale z oryginału, bo zachowały się w Niemczech, w sądach, w radach miejskich właśnie te maski kar. Ta maska jest nazwana maską śmierci. Chcę pośpieszyć mojego przewodnika, bo aha, dlatego całą robotę mi zabierze. Już mówię. Gaganek był zakładany na ten język, proszę Państwa. Oczywiście węgle, worek na górę i człowiek się dusił albo drażnił sobie przewody oddechowe. Maska, oczywiście długi nos z włoskich filmów, z włoskiej bajki. Świetnie, a więc radca miejski to kłamał, maska na łeb, kłamczuku, masz długi nos, a więc kłamiesz. Maska dentysty, są dzieci, nie będę opowiadał. Maska bluźniercy, ten, który klął, bluźnił pod kościołem, nie daj Bóg oczywiście, bo jeszcze oberża blisko, no to nie podobało się to dla księdza proboszcza. Drodzy mi turyści, pamiętajmy, że niektóre miasta należały do biskupów, księży, a więc nie daj Bóg w tym mieście, bracie, jeszcze pod kościołem, albo, wiecie kiedy? W piątek. Piątek, dzień maski hańby, widzimy tutaj różnie to widziało, różne funkcje, obrazy przybierały, przede wszystkim diabły, świnie, osły, dziewica norymberska. No, wyroki były drastyczne, o tym też powie kolega. Maska, proszę Państwa, o dziwo dla osoby, która za dużo podatki podwyższa, czyli nam pożycza pieniądze, ale raz, drugi, trzeci podwyższa procent. Ten, kto brał pożyczkę? Proszę sędzi, tu mam dokument. Trzy razy już mi pieniądze pożyczał, ale trzy razy oprocentowanie do góry wnosił. A, to na pieniądze dostał, a chce się wzbogacić, no to już go zrzucił. I proszę Państwa, niestety, może ktoś jest z banku, ale takie, kto bez uzgodnienia stopy podnosił, czy albo raczej nie mowy. Osoba, która była przysługiwana przez sędziów albo przez inkwizycję, te maski były nakładane. Niejednokrotnie człowiek, który był przesłuchiwany, dobrze wiedział, że i tak śmierć, i tak śmierć. No to im żył, a wy takie, nie takie, te i nazad, te i na bok, i do przodu. A więc, żeby nie bluźnić, te maski były nakładane. Kuny, bardzo sprytne. Oczywiście osoba nie mogła zasnąć poprzez nałożenie na szyję. Kark spadał, wciskając kolec w ciało. Budziliśmy się. O różnych pasach, to też sobie powiemy później. Szczegółowo buty hiszpańskie, no jeżeli ktoś już, proszę Państwa, został ukierunkowany ten but hiszpański jako kara, nie zawsze człowiek wychodził w pełni sprawny. Kontuzja do końca życia. Tu mamy też bocian, skrzypce, krzyż, kołyska Judasza, niesamowita, straszna, nie opowiem, dzieci będą na boku, to też. Maska wilka, proszę Państwa. Wilk jako osoba chytra, przebiegła, cwana, a więc też mógł, proszę Państwa, dostać taką karę. A maska świni? Oczywiście, jak ktoś jest pazerny, chytry, dużo żre, dużo pije, a cholera, post jest, piątek. Ksiądz widzi, proboszcz widzi. No tak, czarownik tak samo. Oczywiście chodzi o to, że w większości one były drewniane. Dzieci są, dokładnie, też go nie opiszę. Ale w większości później były to krzesła metalowe, gdzie pod spodem znajdowały się paleniska. Niejednokrotnie już po 10 minutach
Nawet, proszę Państwa, można było się przyznać, że się było na Księżycu i że się leciało na miotle, a stosunek się miało nie z jednym, a z 12 diabłami. Oczywiście, proszę Państwa, do wszystkiego się można było przyznać. Naprawdę. Mało tego, w większości katów nie mogli wytrzymać psychicznie, a więc pili. A więc mamy na przykład z Lubelki informację, że kat zostawił ofiary na krześle, ale za dużo przyłożył i ofiara się spaliła. Spaliła się żywcem. Tu mamy krzyż. Krzyż czarownic. Krzyż czarownic, proszę Państwa, nie taki jak nam chrześcijanom znany oczywiście z ukrzyżowania Chrystusa, że na wzgórze czaszki był ukrzyżowany. Nie. Ten krzyż był całkiem inny, proszę Państwa. Będziecie przychodzić, zobaczyli. W większości miał dłuższe kolce. Osoba była oczywiście do tego krzyża przyłożona w ten sposób i oczywiście nie daj Boże, żeby się ruszała, bo jak najwięcej się wierci, to samoczynnie powoli, proszę Państwa, się nabija. Oczywiście jako czarownica, jeżeli zbyt długo się męczyła, było prawo na krzyżu, prawo ukamieniowania tej kobiety. A więc widzimy. Ale proszę Państwa, też i mężczyźni byli oczywiście katowani, męczeni. Dzisiaj mamy, proszę Państwa, przykład Guantanamo, czy no coraz głośniej, proszę Państwa, tej afery koło Szczytna tego specjalnego ośrodka. Także, proszę Państwa, widzimy, że to, co jest straszne, drastyczne i co nam się w głowie nie mieści, to, proszę Państwa, od czasu, kiedy człowiek wyraz z tej, no, jak to się nazywa, z jaskini, podrapał się po głowie, po tylnej ciele i to było oczywiście wykorzystywane od początku, kiedy człowiek wziął tą maczugę do ręki.